serdecznie. Kolejny wypad w teren z X-Terco Pro. Godzina 3:57. Czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na pole, jest godzina 6:30. Włączamy wykrywacz. Głośność 25, głośność poziomu żelaza 25, sygnał wiodący 8, ilość tonów dźwiękowych 5, dyskryminację mamy ustawioną na 0, prędkość przemiatania, czyli reaktywacji 3. Program pole 1, częstotliwość 15 kHz, czułość. Dajemy maksymalną 25 i zaczynamy poszukiwanie. Jest kolejny sygnał. Zasięg wchodzi z około 30 cm nad ziemią. Na skali około 35. Nie jest zbyt głęboko ten obiekt, ale ciężko siedzi się ziemię tą kopią. O, jest monetka. Widać ją tutaj. O, ona jest wysoka. Co to może być? No, 10 zł z PRL-u. Jest i kolejny sygnał. Na skali około 40, zasięg wchodzi z 30 ponad centymetrów w powietrzu. O, chyba widać chusteczkę. Tak. Proszę bardzo, jakiś posyłek. Centymetrów. Mam i kolejny sygnał. Zasięg wchodzi z około 30 cm. Na skali około 50. Spróbujemy to wykopać. Głębokości 10-15 cm. Coś jest. O, chyba guzik jakiś. Zaraz sprawdzimy, czy ma uszko. Od tego zaczniemy. Jest uszko. Guzior. O, chyba Rosja carska piechota.
artylerii raczej nie spodziewałbym się. Nie, piechota. Piechota, ale tak czy tak, fajny guziczek. Mam i kolejny sygnał. Na skali ponad 70, zasięg wchodzi z 30 cm. Jest kawałek kuseczki karabinowej, zapewne znów Mosin. A tymczasem mam gościa na poszukiwaniach. Przyjechał do mnie Grzesiek ze stowarzyszenia Grosus. Słuchajcie, powiem tylko cześć, bo nagrywamy już siódmy raz ten wstęp, także witajcie. Tak. Dopiero siódmy raz nagrywamy tą powtórkę. Mam ciekawy sygnał. Na skali ponad 80 w zasięg w powietrzu wchodzi z 25 cm. Zobaczymy, co to będzie. Było gdzieś na głębokości 15 cm. Taki ładniutki sygnał. O kurcze. O kurcze. Ja pierdzie. No, cenzura. Ha, złota obrączka. Ale jaja. No tego to jeszcze nie widzieli. Masakra. Pierwsze złoto w tym roku. Trafiłem na kolejny sygnał. Zasięg chodzi tak około 25-30 cm w powietrzu. Na skali 75. Już wyszło na zewnątrz. W dłoni jest jakaś monetka, ale to chyba PRL będzie. Tak, PRL 78 rok, 20 groszy. Na szczęście przestało padać, tylko wiaterek też
troszeczkę wieje. Grzesiek gdzieś tam sobie śmiga po polu. A tymczasem z głębokości 20 cm wyszedł taki oto czubeczek. Mam ciekawy sygnał. Zasięg wchodzi tak z 25 cm nad ziemią. Na skali około 80. Już jest na zewnątrz. No i jest monetka. Jest monetka jakaś zieloniutka. Pierwsza moneta. Dzisiaj jakaś starsza. I to będzie kopiejeczka, rocznik. Chyba 11. Namierzyłem kolejny sygnał. Na skali ponad 70. Zasięg z 20 cm wchodzi. O, czubeczek. Już widać. O, tutaj. Leży sobie. Z głębokości 15 cm. Mam kolejny fajny sygnał. Jak słyszycie, ładnie śpiewa. Ponad 90 na skali. W zasięg wchodzi. Tak, z 25 cm. Zaraz to wykopiemy. Trzeba lewą rękę też ćwiczyć, nie tylko prawą machać, to lewą trzeba kopać. Już wyszło. Dobra. O, jest moneta. Od razu widać. To nic nie widzę na niej, ale na podsumowaniu się może ustali. Mam kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 30 cm. Na skali około 60. Zobaczymy, co to może być. Ciekawe, czy już wyszło. Wyszło. Z głębokości 15-20 cm. O! Jest jakiś guzior. Jest jakiś guzior. Zaczniemy od łóżka tradycyjnie. Jest urwane. Szkoda. Co to za guzik? Chyba Rosja carska. Tak, piechota. Ale bez łóżka. Tak czy tak, fajny guzik. Namierzyłem kolejny ciekawy sygnał. Proszę bardzo, w zasięg wchodzi. Tak, z 20 cm nad ziemią, na skali ponad 60.
już wyszło. Znajomy Grzesiek ze Stowarzyszenia Grosus już pojechał do domu. Jest niedziela, więc sprawy jakieś tam miał. Ale coś tam pokopaliśmy we dwóch. A jak słyszycie w tle, gdzieś tam odzywa się legendarny garecik kanarek, który jest ze mną tutaj na polu. Kolejny kolega przyjechał do mnie pokopać. A tymczasem kawałeczek łuseczki wyszedł. Kończę dzisiejsze poszukiwania. Udało się w końcu to pole dokończyć. 7 wypadów. Nie tylko ja robiłem, ale też znajomi ze mną byli, więc trochę nam zajęło skończenie tego pola. Tak czy tak, fanciki są pozbierane dzisiaj. Można spadać do domu. Dotarłem już do domu, a to są śmieci. I taki drobny złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, więc możemy zaczynać podsumowanie. Wypad bardzo udany, wiadomo, ze względu na jeden fancik, który wyszedł praktycznie na początku poszukiwań. A więc zaczynamy podsumowanie od góry. Łuseczki karabinowe, jak widzicie, w różnych stanach, generalnie wszystkie porozwalane, jakieś mosinki i niektóre mauzerki to będą, czubeczki, jedna kuleczka, prawdopodobnie szrapnel, moneta nieczytelna, 10 zł z PRL-u, z Mickiewiczem, 20 groszy z PRL-u, dwie monetki, jednokopiejkowe, roczniki niewidoczne, jedna druga kopiejki, rocznik też niewidoczny, dwa guziki Rosji carskiej, piechota, jeden z uszkiem, drugi bez. I na sam koniec fan dnia, czyli złota obrączka. Schowałem ją do moneciarki i gdy Grześkowi pokazywałem ją, żeby sobie obejrzał ten fancik, zauważyliśmy, że ta obrączka ma grawer, który wskazuje, że to jest pamiątkowa obrączka prawdopodobnie ślubu, 26 grudzień 1933 rok. Oczywiście zapraszam na kanał Stowarzyszenia Grosus. Link do kanału będzie w opisie mojego filmu, a więc wbijamy tam, zostawiamy suba oraz łapeczkę, można pisać komentarze i popatrzeć, jak chłopaki z Hrubieszowa i okolic działają w tym terenie. Kolejny wypad z Xterką Pro uważam za bardzo udany. Sporo fancików, może monet i guzików nie za dużo, ale jeden fant zrobił oczywiście różnicę. Ta oto złota obrączka, pierwsze moje złoto w tym roku i chyba pierwsze złoto wykopane i namierzone przez Xterkę w całej Polsce. No ale wiadomo, to była pierwsza Xterka, która dotarła do Polski, więc jakaś musi być szczęśliwa. Zapewne ją sobie zostawię na pamiątkę, bo bardzo dobre efekty daje ten wykrywacz. A więc tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!